To co? Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszej. Często tu wracasz? Nie, niespecjalnie. Ej, zwolnij, patrz na drogę! No proszę, hojsalskie ruiny. Przejedziemy przez te bramy? Sprawdzę. Pradawne stolice. Co my tu mamy? Hale Bidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Ktoś tu się jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Hale Bidu, tej młodszej z hojsalskich stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy, Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to nie jest. To kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Ej! Terenówka ma wyciągarkę? No to wygląda. Super. To powinno załatwić te bramy. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. A rób, co chcesz. Rozumiem, że nie. Dobra. To załatwi sprawę. Blazer, Krysie, zasadzka! Schowaj się! Dzięki za tyle! Okej, już czysto. Ta ściana wygląda na kruchą. Wszystko okej tam na górze? Tak, wszystko gra. Przypadkiem znalazłam kieł Ganesi. Wracamy. Dobra, o czym to my... Miałaś rozwalić starożytną bramę. A, tak. Faktycznie. I załatwione. Co tak zamilkłaś? Po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lekko przyjdzie ci niszczenie indyjskich ruin. Sentymenty w tej branży to szybka droga do śmierci. Wow! Co? To tylko duże latające gryzonie. To nie są gryzonie! No właśnie, że tak. Bliżej im do naczelnych ile mur. Okej, jeszcze to sprawdzę. Dawaj. No i ładnie. Udało się. Niezłe masz oko. Kurde. Ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej.
Widać, że traktuje nas poważnie. Mi to schlebia. Musimy przejechać przez te bramę. Dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? No. Jasne. Jakieś wieści od Kobry 1? Teraz się żyje. Podobno jedna z nich jest RPA, kiedyś pracowała z szefem. Musiało mnie to ominąć. Sposób, w jaki oni mówi, gdyby jego żona to słyszała. Widziałem ją. Dziwisz mu się? W sumie nie. Mówią, że potrafi się bić. Nie gadaj bzdur. Gdyby się do mnie zbliżyła, załatwiłbym ją w sekundę. Mamy trupa! Mamy trupa! Odbezpieczcie broń! Przeszukać każdy milimetr. Już czysto. Wszystko zgodnie z planem. Tak.
Może przejdziemy górą. To chyba tu. Okej, wjeżdżaj. Ostrożnie. Jak zwykle. Dobra, przesiadka. Wyobraź sobie, że też umiem prowadzić. Nie wątpię, kochana, ale tak już wolę. Przeszukanie ich trochę zajmie. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę nad Asamem. Symbole. Spójrzmy na mapę. Okej, zobaczmy. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco.
Spójrz na tę wieżę. Wow. Z jej szczytu można by zobaczyć cały teren. Może. Okej. Będę wypatrywać Asawa. Super. Nie, żebym się nim specjalnie martwiła. A powinni. Tym razem już go nie zaskoczymy. Po tobie pewnie niewiele się spodziewa. Czekaj, to był komplement? To brzmiało jak komplement. Jego ludzie to kretyni, ale Asaf jest... Po prostu musimy go uniknąć. Nie rozumiem, co przyciąga ludzi do takich Asawów. To proste. Znajduje słabych ludzi i daje im władzę, poczucie celu. Poczucie celu. Kit im wciska i tyle. Jak w ogóle trafiłaś na Asawa? Co? Celowo? Wolę o tym nie mówić. Ewidentnie czuję do ciebie miętę. Nawet mi nie mów. Kiedyś to było wygodne, ale... Co? Opowiadaj. Wolałabym nie. Może przy drinkach? Nie ma tyle wody na świecie. Daj mi chwilę. Poczekam. Gdzie idziesz? Wspinamy się. Chciałabym, ale... Któraś z nas powinna wypatrywać Asawa. Racja. No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje Asaf? Sorry, muszę coś zrobić. Naprzód. Tylko spokojnie. Okej, tam na górze? Na razie tak. Yeah.
Już prawie. Oto i nasze symbole. To trwało krócej niż myślałam. Zobaczmy. Ciekawe, co to takiego. Zapisane. Topór siwy, a w bramce numer 2 wskazuje wprost na hojsalskie ruiny. Stara forteca. W zboczu góry. Zaznaczę to na mapie rysunkiem topora. Sprawdźmy, co kryją drzwi z łukiem. Stara forteca. Na samym środku jeziora. Na skrobie na mapie łuk w tym miejscu. I na koniec drzwi z trójzetem. Kolejna stara forteca. Tuż za tamtym wodospadem. Dostaniesz na mapie symbol trójzębu. Mogłam poszukać windy przed wspinaczką. I co? Warto było się wspinać? No i jeszcze jak. Znalazłam 3 symbole. Serio? Tak. Każdy z nich wskazywał na inną fortecę. Trzeba będzie do nich zajrzeć. Świetnie. No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje Asa? Kazał ludziom się rozproszyć, żeby nas zatrzymać. Dziwne podejście. A ty co byś zrobił na jego miejscu? Oprócz zgolenia brody? Zaczaiłabym się. Pozwoliłabym ci odwalić czarną robotę i po wszystkim buchnęłabym kiedy. Przebiegły plan. Praktyczny. Pozwala uniknąć ryzyka. Dobrze mieć cię po swojej stronie. Tak, owszem. Trochę się dziwię, że Asaf postępuje inaczej. Może jego ekspert wie więcej niż sądzimy. Tak. Tym bardziej przydałoby się działać jak najszybciej. Czekaj, spokojnie. Ludzie Asawa się tam czają. To jeden z wozów Asawa. Tu jest chyba czysto. Ciekawy kolisty motyw. Całkiem jak dysk. Jesteśmy we właściwym miejscu.
To załatwi sprawę. Popatrz tam. Łuk Parasiuramy. Odpowiada symbolowi zwierzy. A Parasiama... Parasiurama. Parasiurama. Właśnie. Kto zacz? Okej. To szósty awatar boga Wisznu. Potężny wojownik. Jasne. Wciąż nie mogę się w tym do końca połapać. Jak myślisz, co to za miejsce? Ciężko powiedzieć. Forteca? Na świątynię raczej nie wygląda. Mogłam wziąć rękawiczki. Miło się w końcu wyrwać z tej zapchlonej dziury. Już myślałem, że szef tylko wciska nam ciemnotę. Uwaga! To Fraser! Naprawdę nie chcecie, żebym zaczęła stąd strzelać, chłopcy. To tyle. Mamy spokój. Pozostali pewnie już o nas wiedzą. Coś za coś. Chodźmy. Na wzgórzu! Idą kolejni! Już czysto. To jeszcze nie koniec. Przed wejściem stała ciężarówka. Będziemy musiały uważać. Byłoby miło, gdyby Asaf dał nam jakieś fory. Co zrobić? Poza tym nieważne jest to, jak się zaczyna, ale to, jak się kończy. Też prawda. Co to jest? Jakaś kapliczka? Raczej nie. W okolicy nie ma żadnych bóstw. Poszukajmy jakiejś drogi. Za mną! Nic się nie rusza? Nie słyszałeś tamtych strzałów? Słyszałem. Co tak panikujesz? Asaf osobiście przeszkolił naszych braci. Na wszelki wypadek odbezpieczę broń. Najwyższa pora. Co do? Mamy tu trupa. Uważajcie. Przeczesać teren!
Uwaga! Kolejny nie żyje! Są niedaleko! Mamy kolejnego trupa! Zaczyna mnie to wkurzać. Uważaj, kolejny nie żyje! Nie możemy ich zgubić. No dobra, już czysto. I to jak? Bierzmy się do roboty. Z ust mi to wyjęłaś. Jakiś mechanizm. No to jedziemy. Zobacz. Bosko. No i finisz. Najmniej ty zdążyłaś. Przepraszam najmocniej. Wszystko w porządku? Jest okej. Okej, tędy się nie przedostaniemy. Jesteś. Dobrze się bawisz? Ach, już prawie. No i już. Nieźle. Dzięki. Chodźmy.